Czy buraki i cebule można siać obok siebie? Typowe błędy ogrodników. Doświadczeni ogrodnicy wiedzą, że aby uzyskać dobre zbiory, odpowiednie kroki należy podjąć już w momencie siania. Duże znaczenie ma prawidłowe rozmieszczenie upraw w ogrodzie. Niewłaściwe sąsiedztwo może doprowadzić do zaostrzonej walki o składniki odżywcze i pojawienia się w ogrodzie groźnych owadów. Z drugiej strony odpowiednio ustawione rośliny pomogą sobie nawzajem. To samo dzieje się, gdy siejemy buraki i cebulę obok siebie. Faktem jest, że cebulę należy zebrać wcześniej. Dzięki temu buraki otrzymają nie tylko dodatkową przestrzeń, ale także wystarczającą ilość wody. Plon rośnie. Jednak ogrodnik raczej nie osiągnie takiego efektu, jeśli popełni choć jeden błąd. Pożądane jest, aby uprawy buraków odbywały się na wzgórzach. Zalecenie to tłumaczy się koniecznością zapewnienia roślinie przestrzeni i dostępu do światła słonecznego. Zbyt gęste rozmieszczenie kultur nie doprowadzi do niczego dobrego. Konieczne jest sadzenie buraków i cebuli w taki sposób, aby między rzędami była pewna odległość. Pożądany wskaźnik to 20-30 cm. Ani buraki, ani cebula nie potrzebują dużej ilości wilgoci. Na podmokłych glebach rośliny te raczej nie będą się dobrze rozwijać, nawet jeśli znajdują się obok siebie. Dlatego podlewanie powinno być umiarkowane. Trzeba jednak pamiętać, że dla głównych bohaterów artykułów założeniem jest nie tylko nadmiar, ale i niedobór wody.